Opolanie Opolaną ma za zadanie przybliżenie sylwetek Opolan, którzy osiągnęli nie tylko w Polsce, ale poza granicami Polski sukces. I taką jedną z niespodzianek zaprezentujemy właśnie podczas tego spotkania. Wszyscy ci, którzy wezmą w nim udział, dowiedzą się, o kogo chodzi. Szykujemy oczywiście z Towarzystwem Przyjaciół Opola wiele niespodzianek, poczęstunek, oczywiście książki pana Andrzeja z jego własnoręcznym podpisem, także bardzo serdecznie zapraszamy na tą prezentację. Będzie transmisja również. I będzie transmisja online, tak, bo przypuszczamy, że może być duże zainteresowanie odbiorców, także jest możliwość obejrzenia tego wszystkiego w internecie. Drugim projektem, który odbędzie się jakby wernisaż, rozpocznie się następnego dnia, 22 marca, w drugiej bibliotece w Opolu, czyli w wojewódzkiej bibliotece. Będzie to wystawa z bardzo, bardzo ciekawymi eksponatami. Jeden nawet znajduje się tutaj właśnie na biurku, a o szczegółach opowie pani właśnie z biblioteki. Mirosława Koćwin z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Aby nadal było bardzo ambitnie i w dodatku historycznie, chciałam Państwa zaprosić 22 marca o godzinie 13 do Galerii WBP Piastowska 20 do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu, która od wielu lat, właściwie od swojego powstania w 1951 roku, gromadzi zbiory. Można określić je zbiorami muzealnymi, zabytkowymi. Są to starodruki, rękopisy, zabytkowa grafika i zabytkowa kartografia, jak również pocztówki, zdjęcia, druki ulotne. Chciałam Państwu powiedzieć, że te bogate zbiory, jedne z bogatszych w całej Polsce, są podstawą do tego, żebyśmy je prezentowali, promowali, i taką formą prezentacji, promocji są wystawy. Dwa lata temu przygotowałam wystawę poświęconą Opolskiej Katedrze. Rok temu Chrzest Polski pokazywaliśmy w starych księgach, a w tym roku z okazji 800-lecia Opola pokazujemy Opole. To, co mamy w zbiorach, a rzeczywiście jest ich dużo, chcielibyśmy Państwu udostępnić w czasie wystawy, która będzie pokazywana do 29 kwietnia. Na wystawie znajdą się zbiory Wojewódzkiej Biblioteki, a więc będą to najstarsze rękopisy wystawiane w kancelariach książąt opolskich, między innymi Bolka III, Bolka IV, Jana Dobrego, jego brata Mikołaja II, który został ścięty, jak wszyscy na pewno wiedzą, 27 czerwca 1497 roku na rynku Nyskim. Według tradycji zachował się miecz, którym ścięto naszego księcia. Ten miecz udostępni nam Muzeum Powiatowe w Nysie właśnie na wystawę. Ponieważ z Nysą współpracujemy od wielu lat, udało się właśnie pozyskać ten miecz. Także współpracujemy z Muzeum Piastów Śląskich Brzegu, które udostępni nam zbiory pieczęci bardzo cennych, portretów książąt opolskich. Także w tym momencie bardzo dziękuję za współpracę obu muzeom, ich dyrekcji i pracownikom, którzy zawsze słyszą pomocą. Ale wracając do zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, chciałam Państwu powiedzieć, że będą pokazywane także widoki od najstarszych, a więc tego widoku z przełomu 1536-1537 roku autorstwa Beringa, jak również późniejsze Friedricha Bernarda Wernera, Blatterbauera, Stuckarta. Pokażemy także mapy, najstarsze mapy Śląska, na których zaznaczone jest Opole. A więc będą to mapy Sebastiana Minstera, Marcina Helwiga z Nysy, jak również przeróbki Kwada, Orteliusa. Biblioteka kojarzy się wszystkim z książkami, także ze starymi książkami. W Zamku w Rogowie przechowujemy prawie 3000 starodruków. Kilkanaście z nich zaprezentujemy na wystawie. Między innymi dzieło Heneliusa, Silesiografia Venovada, to pierwsze z 1613 roku, to następne z 1704 roku. Będzie też kronika śląska
autorstwa Schickfusa z 1625 roku, wydana w Lipsku. Tam wszędzie znajdziemy opisy Opola. Opola, które było stolicą księstwa opolskiego. Opola, które określa się jako piękne miasto otoczone murem. Miasto, w którym znajdowało się kolegium duchowne, przez które przepływała rzeka Odra. To przytaczam z opisu łacińskiego, opisu Feneliusa. Oprócz tego na wystawie zaprezentujemy pocztówki. Pocztówki i zdjęcia. Mamy bardzo ciekawy zbiór, który już częściowo był przez koleżankę Barbarę Giedroyć z oddziału zbiór specjalnych i zabytkowych prezentowany na wystawie Spacerem po dawnym Opolu. Teraz w trochę innej aranżacji ten zbiór zostanie przypomniany. Będą pokazywane także zdjęcia, które niegdyś udostępniali nam mieszkańcy Opola. Jest to wyjątkowy eksponat. Mogę? Bardzo proszę. Specjalnie założyłem rękawiczki. Tak, specjalnie przywiezione z Rogowa. Proszę na zobaczyć. Co to jest? Jest to pieczęć Bolka IV, który urodził się w lat, można powiedzieć, że między 1362 a 67 rokiem. Trudno dokładnie określić, zmarł w 1437 roku. Pieczęć pochodzi z lat 1389-98, w tym czasie była używana. Jest to bardzo ładna pieczęć z orłem piastowskim, ukoronowana. Na wystawie znajdą się też inne pieczęcie, które są jeszcze starsze, na przykład pieczęć księcia Alberta Wielkiego Strzeleckiego, który był synem Bolka I. I ta najstarsza nasza pieczęć pochodzi z 1324 roku. Ale nie chciałabym zdradzać wszystkich tajemnic, ponieważ myślę, że warto przyjść na wystawę, pooglądać, przy niektórych eksponatach dłużej się zatrzymać, ewentualnie poprosić o jakieś dodatkowe wyjaśnienie.